Dzisiaj krótki instruktaż oraz pokazanie nowego wyciskacza pneumatycznego, w tym wypadku do kartuszy 10 do 1. Tak samo wygląda 1 do 1 z tego względu, że tu są wymienne kasetki oraz popychacze, gdzie wymieniając tylko te dwie rzeczy mamy 1 do 1, no i w tym wypadku 10 do 1. Pamiętajcie o tym, że pneumatyk nie jest zamiennikiem wyciskacza ręcznego, a w zasadzie na odwrót, ponieważ wyciskacz pneumatyczny idealnie równo nakłada klej, wyciska i miesza bez żadnych problemów. Przy ręcznym tego nie ma, choćby był najlepszy, nawet tego typu jak sulcerowski, który ma duże przełożenie, to nadal nie jest wyciskacz ręczny zamiennikiem tak naprawdę pneumatycznego. Pneumatyk ma stałe ciśnienie na mikserze, którym sobie wyciskamy i może wyciskać kleje bardzo gęste, które ręcznym nie możemy wycisnąć. W tym wypadku mamy 10-15 WHT. Tutaj możemy wyciskać ręcznie i pneumatykiem, ale na przykład wersja GB już jest zalecany mocno przez tą swoją gęstość, tą lepkość, żeby zawsze używać pneumatyka, a jeżeli produkcyjnie, to i tak zawsze pneumatyk. On w ręku ma te kilka kilo, oczywiście przy dłuższej pracy zawieszka, przeciwwaga lub cokolwiek tam do podwieszenia macie, żeby ściągnąć tą wagę. I już tylko na krótko tłok cały. Tutaj mamy te tłoczki, które pchają, tak? Czyli nie ma pchania powietrzem, tylko pchamy tłoczkami. Kaseta i tłoczki, no oczywiście w tym wypadku 10 do 1. Dodatkowo tutaj jest linia, którą zaraz zobaczycie. Taki ręczny popychacz, który idzie wraz z tłoczkiem, żeby było widać, gdzie te tłoczki się znajdują. Przycisk, wycofanie, regulacja powietrza, no i tu mamy zwykłą końcówkę, tą szybko złączkę, można sobie zakręcić jakąkolwiek inną. Podłączamy ciśnienie doprowadzające, no niech będzie chociaż te 5-6 bar. Wkładamy kartusz, pamiętajcie, aby był dosunięty. Ściągamy zatyczkę i wypuszczamy sobie kawałek kleju. OK. Zmniejszę trochę ciśnienie. Dobra. Zobaczcie, tutaj mamy tłoczki w tej pozycji. Zakładamy mikser. Zatyczka. OK. I sobie podciągamy od minimum. To jest tak, jakbyście pierwszy raz zaczęli używać kartusza, to znaczy nie tyle kartusza, co samego wyciskacza, i najpierw zaczynacie od dolnej pozycji ciśnienia, tak żeby sobie ustawić do danego miksera oraz danego wypływu, który chcecie. Pamiętajcie o tym, że część klei, jeżeli dacie od razu 5 czy 6 bar na małym mikserze, no to może rozerwać kartusz lub pójść tłoczkami tyłem, a nie tak jak chcemy, czyli normalnie przodem. Okej. Okay.